Dziś jest better day. Umyłam włosy szamponem, który mi je brzydko zrobił i musiałam użyć suchego i nie. I zakładam opaskę. Okej. Czuję się jak Lana Del Rey. Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy testować dziwne gadżety z AliExpress, dziwny makijaż z AliExpress. Już dawno chciałam nagrać ten film i dziś nastał ten dzień, także zaraz zaczniemy, ale wcześniej opowiem Wam o zakupach, które przed chwilą dokonałam. Słuchajcie, znacie moją historię lampy, już Wam mówiłam, jeżeli nie znacie, no to Wam jeszcze raz opowiem. Moja lampa LED-owa, ta, która mi leczyła trądzik i naprawdę działała, wyładowała się, a to dlatego, że ja zamiast używać ją raz dziennie, używałam jakby trzy razy dziennie, bo używam tutaj, tutaj i tutaj, bo ona nie obejmowała mi całej twarzy. Także ona się wyładowała niestety i poszła na reklamację. Zobaczymy. Natomiast stwierdziłam, że chcę zamówić lampę, która obejmuje mi całą twarz. I takie lampy, jak używają lekarze, są bardzo drogie, więc weszłam na AliExpress, poszukałam lampę i ją zamówiłam. Oczywiście użyłam wtyczki Letty Shops. Jeszcze raz Wam przypominam, teraz mamy kwarantannę, izolację, siedzimy w domu. Ja wszystkie zakupy robię online, w ogóle nie robię zakupów stacjonarnych, nie byłam w sklepie już od dawna. Także wszystko zamawiam online i pamiętajcie o tym, pamiętajcie. I myślę, że jak zainstalujecie sobie wtyczkę, to nie będziecie musieli aż tak bardzo pamiętać, żeby wchodzić przez stronę, bo wtyczka Wam będzie przypominać, że na tej stronie jest zwrot gotówki. Bo Letty Shops to jest serwis cashback, gdzie dostajecie część pieniędzy z Waszego zamówienia z powrotem, trafia na Wasze konto, później możecie to sobie fajnie wypłacić. Ja już uzbierałam całkiem niezłą sumę i to dlatego, że regularnie robię zakupy na Allegro, właśnie na AliExpress zrobiłam teraz większe zakupy, więc też była to większa kwota, ale wiecie co, jest tam mnóstwo sklepów, teraz mają taką zakładkę, która nazywa się Stay Safe i tam macie różne sklepy i strony, które właśnie w tym okresie kwarantanny, izolacji są nam bardziej niezbędne, czyli na przykład Lidl, Drogeria Natura, takie strony, na których częściej robimy zakupy potrzebnych rzeczy, ale też pyszne.pl i ja powiem Wam szczerze, nie wiedziałam, że pyszne jest na Letty Shops i teraz będę z tego bardziej korzystać, bo ja zawsze korzystam z telefonu, ale teraz będę to robić z komputera, żeby dostawać zwrot z tego, co zamawiamy, bo czasem do domu zamawiamy. Także wiecie, można zarobić nawet stówkę, tak nie robiąc nic, po prostu te pieniądze do nas wracają. Mi się udało, jak widzicie. No i co? Jak przyjdzie ta lampa, to zrobimy sobie jej test na żywo. Będę nagrywać Wam rezultaty, bo mam jeszcze jedną lampę azjatycką, natomiast ona mi zupełnie nie pasuje. Też nagrywałam jej film, wrzucę Wam za jakiś czas i nie jestem do końca z niej zadowolona, bo jest bardzo niewygodna. Jeszcze jedna kwestia dotycząca zakupów na AliExpress. Jak szukałam tej lampy, to wyświetlało mi się, która oferta jest bardziej atrakcyjna, gdzie jest tańszy produkt, gdzie ma lepsze opinie i on jakby, ta wtyczka też przesiewa nam te oferty, żeby uzyskać bardziej korzystne, więc właśnie wybrałam taką bardziej korzystną. Tam niektórzy sprzedawcy po prostu mieli drogą wysyłkę, a tani sprzęt albo na odwrót i musiałam sobie znaleźć idealnie, żeby mi pasowało i żeby na pewno była wtyczka, wiecie, nasza europejska i tak dalej, i tak dalej. Także zakupy są dokonane i czekam na paczkę. Dodatkowo mam dla Was taki bonus. Jak zarejestrujecie się przez kolejne 7 dni, będziecie mieć powiększony cashback o 30%. Więc jak będziecie robili przez kolejny tydzień zakupy, będziecie dostawać większy zwrot. Korzystajcie z tego, ja z tego korzystałam. Korzystam od początku i ten zwrot faktycznie był większy. Także link macie w opisie, jeżeli macie ochotę. Ja z tego korzystam już od paru miesięcy. Mówiłam Wam wielokrotnie, będę Wam przypominać. Tym bardziej właśnie teraz. Dobra, kochani, przechodzimy do testu. Pokażę Wam, co zamówiłam na AliExpress, jakie kosmetyki. I to są takie kosmetyki dosyć, wiecie, popularne w sieci i myślę, że to będzie ciekawe. Pierwsza rzecz to jest podkład zmieniający kolor, dostosowujący się do naszego koloru skóry, także na pewno już o tym słyszeliście, na pewno widzieliście już wiele razy filmiki na Instagramie, także dzisiaj przetestujemy w końcu ten podkład. Był dosyć drogi, no ale co, zobaczymy, jeżeli faktycznie ten podkład zmienia kolor i będzie idealny pod moją skórę, no to będę zadowolona. SPF 15, All Day Flawless, no i ma być po prostu idealnie dopasowany. Nie wiem, jak to ma działać, ma się trzymać do 16 godzin, ma być podobno taki bardziej rozświetlający, ale ma być flawless, czyli ma być też pewnie kryjący. Dobra, zobaczymy. Koloru tutaj nie ma, on ma kolor uniwersalny dla wszystkich. Trochę mi się nie wydaje, żeby był idealny dla osób na przykład z ciemniejszą skórą, karnacją, ale zobaczymy. Spróbujemy, robię to dla Was, ten test. 5 hours later.
One eternity later. Jest! Coś tu wyleciało, ale tak nie do końca, więc kurczę, nie da się go odkręcić. Czy inne dziewczyny też miały problem z tą pompką? Fatalna pompka. Jest, wyleciało. Aż mi boli ręka. Okej, zobaczmy jak to wygląda. Wydaje się być białe. Nałożę na razie gąbką na pół twarzy. I zobaczymy, czy zmieni kolor i jak będzie ten kolor wyglądał. Postaram się Wam też znaleźć... Pachnie tak... Nie wiem, tak sobie. Bez szału. Postaram się też znaleźć Wam linki do wszystkich tych produktów, które dzisiaj pokazuję i dodam Wam w opisie. Wiecie co, ja nie widzę w ogóle żadnej zmiany koloru, więc może zrobię tak, że po prostu rozprowadzę to palcami, bo może to jest tak jak w przypadku tych kremów CC, że dopiero jak, no właśnie, jak zaczynam pocierać i rozgrzewać, to ten kolor nam wychodzi na wierzch. No i ciekawe, tak się idealnie dopasuje, będzie krył i będzie rozświetlał i będzie się trzymał 16 godzin. On pachnie jak taki, wiecie, krem półtłusty, że tak powiem, jak kiedyś były takie kremy. Niezbyt ma rewelacyjny zapach. I ten podkład był sprzedawany przez różne stronki. Wiecie, jak była moda na ten podkład i wszędzie się pojawiały te filmiki, to ludzie zamawiali z różnych stronek, także znalazłam po prostu najtaniej. No powiem Wam, że taki krem CC, no nie jest jakiś... Faktycznie kolor jest dopasowany do mnie, ale czy on byłby dobry dla ciemniejszej skóry? Wątpię w to, szczerze mówiąc. Jak on może się dostosowywać do ciemniejszej skóry? Jest ok, ale widzicie, coś tam mi prześwituje. I kochani, tak to wygląda, zobaczmy z bliska. Skóra wygląda bardzo naturalnie i nawet mi się podoba ten efekt, natomiast no nie jest to jakieś takie pełne, wiecie, super krycie, jak oni obiecują. Dopasował się do mnie ten kolor. Niestety nie mam, wiecie, koleżanki, z którą mogłabym to przetestować i porównać to na innych cerach. Jak dla mnie jest ok, taki krem trochę CC, taki BB CC, wiecie, dopasowujący się, troszkę jak te z Herboriana może. Dobrze, że nie ma różowego koloru. Ja sobie dodam troszeczkę mojego podkładu jednak, użyję Anastazji w sticku. Akurat nową otwieram sztukę, bo chcę mieć troszkę większe krycie dzisiaj. Także zaraz do Was wracam. Okej, zobaczyliście w przyspieszeniu trochę mojego makijażu, także już mam twarz przygotowaną. Teraz chciałabym zrobić brwi i mam tutaj, słuchajcie, ciekawy produkt. Tint My 4-Tip Brow. Tak się to nazywa. Cóż to jest? Zaraz zobaczymy. W ogóle podobają Wam się moje hybrydy, jestem zachwycona nimi. Dobra, tak wygląda ten produkt. Jaki ja mam kolor w ogóle? Marka to jest Suake, kolor numer 2, Eyebrow Contouring i mamy tylko to napisane po angielsku. Reszta jest niestety w jakimś języku, którego nie mogę rozczytać. Tak wygląda. Tutaj mamy taką końcóweczkę, a tutaj co mamy? Co my tu mamy? To się w ogóle nie da... To się kręci? Naciska? Chyba to nic nie robi. Zobaczmy w takim razie, co robi ta końcówka. Okej. Okay. Niby nam robi takie małe włoski, zobaczcie. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało na moich brwiach. I tutaj z przodu. Ej, powiem Wam, że to jest niegłupie do robienia tych takich właśnie włosków z przodu. Ej, spoko jest ten efekt. Trzeba po prostu mocniej nacisnąć, żeby wyszło więcej produktu, no to jest logiczne. Jak naciskamy mocniej, to robi nam taki cień, a jak naciskamy delikatnie, to robią nam się włoski, więc to jest też fajne. Trochę ciężko tutaj jest to wyrysować z tyłu. No powiem Wam, że jestem zadowolona z tego produktu. Jeszcze tutaj sobie zagęszczę ten przód. To jest właśnie idealne, żeby dorysowywać sobie te włoski z przodu. Super. No. Żeby zrobić te takie krzaczaste brwi tu z przodu. To jest taki efekt, który teraz jest bardzo na czasie. Tylko tutaj mi się coś tu muszę jeszcze wypełnić, wiecie, dalej. Okej? Okay. Jedyna rzecz to on nie skleja włosków, więc teraz muszę je utrwalić. 24 Hour Brow Setter z Benefit. Utrwalę sobie to. Ale powiem Wam, że i kolor, i efekt mi się bardzo podoba. Wygląda jak taka ładna, instagramowa brew. Dobra, lecimy z drugą stroną w takim razie. To jest fajny produkt, to mi się podoba.
Robi nam po prostu efekt naszych włosków, wiecie? No powiem Wam, że efekt mi się podoba. Jestem na tak, jeżeli chodzi o ten produkt. Oczywiście, wiecie, marki takie jak Maybelline czy L'Oreal mają podobny produkt, już go widziałam. Ale ten naprawdę daje sobie radę. Jeszcze tutaj może z przodu odrobinkę do góry. O. Fajnie, on tak wypełnia te włoski i ma bardzo dobry kolor. Może jest trochę ciepły, ale podoba mi się. Bardzo naturalny efekt. Jest trwały! Jest trwały, czyli będzie się trzymać. Teraz pomalujmy usta, bo nie wiem, jak ten produkt będzie, wiecie, wyglądał, jak będzie się wchłaniał, czy trzeba ściągać, czy nie, bo już dawno go zamówiłam i tak naprawdę nie wiem. Jest to wino! Wino do ust. Wino. Tak wygląda. Wino marki Wino, proszę bardzo. Wine Lip Tint w kolorze Rose Coral. Jak się to wino otwiera? O tak. Ma truskawkowy zapach, ale czuję ten taki zapach maseczki peel off, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Zobaczmy, czy on jest ściągany, czy nie. Chyba nie, chyba zastyga normalnie. Ale kolor jest intensywny, powiem Wam, że naprawdę mocny. Wiecie, jeżeli chodzi o lip tint, to jest taki raczej kosmetyk, który powinien nam dawać taki efekt przygryzionych ust, także teraz go sobie rozblenduję. To nie jest taki kosmetyk, wiecie, żeby wyrysować usta, żeby jakoś z konturówką tutaj działać. Okej, tak to wygląda. Wiecie, no jak lip tint, po prostu barwi mi palce. Będę wszędzie tutaj pomazana, zabarwiona. Także zobaczymy, jak on będzie wyglądał za chwilę, ale przepięknie zęby wyglądają, są bielutkie przy nim. O, rety, nie chce mi zejść, czyli będzie wszystko jest trwałe, co dzisiaj używam, z tego co widzę. Dobra, to teraz słuchajcie, coś do oczu. Mam tutaj eyeliner and eyelid stamp i to jest taki stempel, który będzie nam pomagał robić kreski. Tak wygląda. I mamy z jednej strony taki stempel, a z drugiej strony mamy po prostu eyeliner, ale on jest całkiem spory, także zaraz zobaczymy, jak on sobie poradzi, czy faktycznie ta jaskółka będzie spoko. Zobaczymy, czekajcie. Uwaga, trochę się boję. No, coś tam zrobiło. Teraz eyeliner. Ale sztywny ten eyeliner. Ciężko się nim maluje, bo jest bardzo sztywny, ale zastyga na matowo, to jest plus. No, taki wiecie, trochę grubsza linia. Zobaczymy z drugiej strony, czy wyjdzie mi w ten tak samo, czy inaczej. Chyba okej. Spoko to jest, ale zobaczcie, nie daje takiej super tej jaskółki. Raczej jest grubsza, trzeba ją i tak poprawić. To jest raczej takie, żeby sobie wytyczyć, wiecie, jak ma przebiegać. No powiem Wam, że nie jestem jakoś zachwycona tym eyelinerem, bo ciężko się nim maluje. Nie jest to idealna rzecz. Jest fajny zamysł, ale powinien być troszeczkę łatwiejszy do obsługi ten aplikator, tak mi się wydaje. Dobra, ja sobie tuszuję w takim razie rzęsy. Nowy tusz otwieram dzisiaj, Better Than Sex. Wracam do niego. Już słuchajcie, dawno nie miałam tego tuszu, kilka miesięcy. Taki pin-upowy się zrobił dziś ten makijaż. Na koniec mam do przetestowania tanie rzęsy z Ali. Dings and Fashion Eyelashes. I jaki to jest styl? 3D67. Tak się nazywają. Zobaczmy, jak to wygląda. I to są takie rzęsy, gdy kupujecie kilka par w bardzo niskiej cenie. Minusem takich rzęs jest często to, że są sztywne. Te są mięciutkie tutaj, ale paski mogą być sztywne. I wiecie, ciężko dopasowywać się do kształtu oka, także zobaczymy. Póki co wydają się być w porządku. Tak wiecie, ale są strasznie długie. Są kosmicznie długie, ale pasek jest bardzo sztywny. Wydaje mi się, że to są rzęsy robione maszynowo. To nie są rzęsy robione ręcznie, tak na moje oko. Dlatego takie są. Są idealne, wiecie, każda jest taka sama, ale właśnie pasek jest o wiele bardziej sztywny niż w tych ręcznie robionych. Dobrze, przycięłam sobie końcóweczki, bo one mają zawsze takie końcówki do przycięcia i zobaczmy, jak na długość. O kurczę, jakie one są długie. Ha! Wyglądają jak pająki. Chyba będę musiała je troszeczkę przyciąć. Te najdłuższe włoski z przodu, żeby nie mieć takiego efektu, wiecie, 2 cm z przodu. I odrobinę z tyłu. Kurczę, sztywny jest ten pasek.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na oku, ale boję się, powiem Wam szczerze, że się boję. Tak jak kocham sztuczne rzęsy, uwielbiam sobie doczepiać rzęsy i robię to prawie codziennie, jak nagrywam, to te są takie, przypominają mi się stare czasy tych plastikowych, sztucznych rzęs. No plus jest taki, że naprawdę kupicie je tanio, więc nie wiem, jak robicie makijaże na Insta, chcecie się bawić tym make-upem i nie chcecie inwestować jeszcze strasznie dużej kasy, no to nie są raczej rzęsy, które będziecie nosić na co dzień lub, nie wiem, zakładać na klientki. Ale wiecie, ale mogę się mylić, możecie tam znaleźć jakieś pewnie modele, które są fajniejsze. Dobra, spróbujemy, jak one wyglądają. Wiecie, no są 4 razy dłuższe od moich rzęs. Sztywny pasek niestety się odkleja. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. No w ogóle idiotycznie. To w ogóle nie ma sensu. Zobaczcie, jak one są cienkie, a długie. Nie ma to zupełnie sensu, ten kształt rzęs w ogóle. Widzicie, z daleka ich nawet nie widać za mocno, a z bliska wyglądają po prostu głupio. Czekajcie, pokażę Wam, o co mi chodzi. Założę tylko tak. One nawet nie są podklejone. Widzicie, o co mi chodzi? Te rzęsy w ogóle nie mają racji bytu. Są beznadziejne. Widzicie, o co chodzi? Są już strasznie rzadkie. Także nie, ja ściągam te rzęsy. Są do niczego, absolutnie do niczego. Dobra, dzisiaj będzie bez rzęs. Ten model jest... do niczego. Nie polecam Wam tych rzęs. Ładnie wyglądały na obrazku, ale się nie nadają. Zostanę przy moich. Wytuszuję po prostu kolejną warstwę. Okej, kochani, podsumowując, myślę, że największy szał dzisiaj robi lip tint oraz produkt do brwi. Te produkty mogę Wam z czystym sercem polecić. Jeżeli chodzi o ten stamp, ten stempel do eyelinera, no to nie jest taki produkt, który musicie mieć. Rzęs na pewno nie musicie mieć. Jeśli chodzi o ten krem BBCC, bo ja go tak nazywam, jest w porządku, natomiast nie wierzę, żeby się dopasowywał do wszystkich kolorów. No jest to chyba niemożliwe. Nie wiem, czy taką technologię już mamy. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał, że się ze mną pośmialiście. Pamiętajcie, żeby ściągnąć sobie Leti Shops, żeby zainstalować wtyczkę na Waszym kompie i zacząć oszczędzać. Dla mnie to jest super rozwiązanie i naprawdę z tego korzystam. No i jeżeli chcecie więcej filmów o tej tematyce, czyli testy produktów z AliExpress, czekam na Wasze komentarze na dole i będziemy sobie śmieszne rzeczy z Ali testować, bo mam, słuchajcie, je trochę w zapasie i mam też sporo rzeczy do włosów, więc jak chcecie osobny film o rzeczach do włosów z AliExpress, to też Wam nagram na drugi kanał. Okej, kochani, to tyle w dzisiejszym filmie i widzimy się w kolejnym. Cześć!